Ewangelii według świętego Marka. Zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza i jego brata Jana. Oni też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał. Bardzo lubię to, że w katalogach apostołów występują oni zawsze w parach, prawdopodobnie tak, jak byli wysyłani na głoszenie nauki. Ale to uświadamia nam, przypomina, że nikt się nie zbawi sam, że nikt sam przez życie nie przejdzie ku Chrystusowi, że potrzebujemy wspólnoty, kogoś drugiego, kogoś, kto pomoże, wesprze, kto uratuje, kto nakarmi, kto dostrzeże moje potrzeby. Nikt się nie zbawił sam. Mamy zawsze wezwanie do tego, żeby szukać towarzyszy drogi i żeby im także głosić i od nich przyjąć głoszenie. Do zobaczenia jutro.